Hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w Sims tubowym Podaj Dalej, czyli w wyzwaniu, które krąży już od pewnego czasu na naszym polskim Sims tubie. Już pewnie widzieliście u wcześniejszych osób, jeżeli nie, to zostawiam wam link do playlisty w opisie, w której będziecie mieli po kolei odcinki każdej z osób biorących udział w tym wyzwaniu. A troszkę nas tutaj się zebrało. Słuchajcie, wczoraj był odcinek u Asi, jutro będzie odcinek u Julii, więc do dziewczyn dam wam link bezpośrednio w opisie. No a dzisiaj przyszła kolej na mnie i jak wiecie albo nie wiecie, wyzwanie rzuciła nam Ama Pandorama, wymyśliła to wyzwanie i bardzo podziwiam ją, bo wyzwanie jest naprawdę super. Zbudowała ona nam bryłę domu i powiedziała, że każdy z nas będzie losował kolejno, jakie pomieszczenie będzie miał zrobić i też kolejno, który będzie w kolejce. Jakby przekazujemy sobie save'a. Od Amy się zaczęło i później każdy po kolei dostawał save'a, jeżeli zrobił swoje już pomieszczenie. Jeżeli osoba przed nim zrobiła już swoje pomieszczenie, przekazywała save'a dalej. Ja byłam piąta w kolejce i mi przypadło remont garażu. Do każdego z pomieszczeń Ama dopisała nam zadanie, które musimy wykonać. Czyli tak na przykład jak u mnie, musiałam w garażu zrobić miejsce dla dzieci. W sensie pokój dzieci w garażu musiałam zrobić, tak. Więc to też bardzo urozmaiciło to wyzwanie, bardzo mi się to podoba, że właśnie do każdego pomieszczenia jakby mieliśmy poniekąd wytyczne, co tam mniej więcej ma się znaleźć. Przede mną już powstała jadalnia, powstały korytarze, powstała garderoba i pokój niby dla dzieci, ale właśnie tam jest bardziej pokój zwierzęcy. To już mogliście zobaczyć właśnie na poprzednich filmach u innych twórców. No i każde kolejne pomieszczenie będzie u kogoś innego, a na sam koniec będzie petarda, więc musicie oglądać każdy odcinek i wszystkie do końca wyzwania, bo ja sama jestem ciekawa, co tam się jeszcze wydarzy na końcu. Bo nikt, kto dostaje save'a, nie wie, co w tym save'ie się znajduje. Nie wie, jak wygląda do końca ten safe, jak wygląda do końca ta budowa, bo też pomieszczenia jakby Ama dała nam wolną rękę, jeżeli chodzi o nasze pomieszczenia. Każdy swoje pomieszczenie mógł zrobić, gdzie sobie chciał. Także jakby nie było sztywno wykreślone, że tutaj kuchnia, tu łazienka, tu coś tam, tylko każdy robił w dowolnym miejscu swoje pomieszczenie. Ja akurat garaż miałam, więc garaż miałam dobrze, bo garaż jakby akurat z tym miejscem wytyczonym był, prawda? Także ja miałam o tyle łatwiej, ale reszta mogła sobie zrobić gdzie chciała, na przykład łazienkę na środku, czy jadalni na samym środku. No tak, także ja jestem ciekawa efektu końcowego, czekam niecierpliwie z tym efektem końcowym. Z tego co się nie mylę, ostatni odcinek zobaczcie 25 grudnia u Mesi. Tak, to już wiecie, to mogę już powiedzieć, że miałam takie chwile. Ja mogę powiedzieć u kogo, ale tak, macie całą grafikę i całą rozpiskę, kiedy, u kogo, jakie odcinki, więc naprawdę ja, wow, aby więcej takich wyzwań, kreatywne na maksa, myślę, że też ciekawe dla was do rozwiązania, do oglądania. No powiem wam, że naprawdę fajnie. Fajnie, żeśmy się zjednoczyli znowu, ponownie i ponownie robimy dla was coś super, więc tak, gratulacje dla Amy za pomysł i gratulacje wszystkim, którzy biorą udział w tym wyzwaniu, że nam się udało, że się wywiązaliśmy. Mam nadzieję, bo to dopiero w sumie piąty odcinek, a jeszcze trochę przed nami, ale no myślę, że wyjdzie sztos i będziecie wy też zadowoleni i ten czas do świąt wam umilimy, także właśnie chciałam wam życzyć jeszcze na koniec wesołych świąt, kochani. No i co? Dzięki za oglądanie, buziaczki i pa, pa!